Hej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 38 odcinek z ATS-em. Dzisiaj mam taki skład. Właściwie to wylądowałem w Reading. I zaraz wam powiem, o co chodzi. Była aktualizacja, oczywiście pojawił się nowy stan Oregon. Oczywiście przeniosłem je do San Diego, gdzie mam centralę, więc zrobiłem spory, duży kurs do San Francisco, potem San Francisco do Eureki, z Eureki do Redding. Myślałem, że coś znajdę do Hornbrook, ale nie było. Ale znalazłem już do pierwszego miasta w stanie Oregon, więc tam się dzisiaj wybierzemy. Właściwie większość trasy przejedziemy a droga 97, to chyba nią nie jechaliśmy. Aż do Klamath Falls. Nie wiem, jak to się wymawia. Okej. Startujemy. Mam taki podwójny skład. Jedziemy, zobaczymy, jak to się będzie prowadzić. Nie wiem, czy się tu zmieszczę, czy nie. Zaraz się okaże. Co za wadze. Udało się. Super. No to jedziemy. Słuchajcie, no właśnie, pojawił się nowy stan. Właściwie zaraz sobie zobaczymy. Może jeszcze raz pokażę wam mapkę. Więc tak on wygląda. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12, 13, 14, chyba 14 stanów miejscowości takich dużych. Ale wydaje się ten stan dość mały, taki zwarty, ale widać, że jest dużo takich wąskich dróżek, mniej autostrad. Ogólnie to będzie chyba bardziej taki stan leśny. Więc myślę, że powinno być ciekawie. Ogólnie dodatek kosztuje 39 zł. Na Steamie patrzyłem na innych stronach, ale tam ten dodatek jest dużo droższy. Jedynie na jednej ze stron takich sklepowych znalazłem za 35 zł. Także można jeszcze kupić za 35 zł. Dodatkowo można też kupić ten DLC z takim dodatkiem malowań klasycznych za 41 zł. Ja to właśnie zrobiłem też na Steamie, w takim pakiecie jakby. Nie wiem, ile tych malowań jest, wykorzystam je. Na razie nie wykorzystuję tych malowań, natomiast wykorzystam te malowania w momencie, kiedy przynajmniej jedno z malowań, w momencie, kiedy ojej, nie na tym pasie jestem. Kiedy pojawi się nowa ciężarówka, prawdopodobnie niebawem pojawi się Volvo w ATS-ie. Wtedy coś tam zmaluję na nim. Także jeszcze jesteśmy w Kalifornii. Jeszcze tutaj. Zauważyłem też, że trochę przebudowali te drogi, wiadomo, pod ten nowy stan. Więc jak byłem w Eureka, to tam trochę inaczej się te drogi układają. Minimalnie, bo widać, że nie są w ogóle zaznaczone jako przejechane. Więc musiały być wymienione. No wiadomo, jak to Kalifornia, mamy ograniczenie do 55, więcej nie pojedziemy. Zobaczymy, jak w Oregonie to wygląda. Przy takim ograniczeniu mandaty się sypią jeden za drugim, niestety. Już właściwie jesteśmy w takim jakby terenie leśnym. Myślę, że jak już wjedziemy do tego stanu, będzie jeszcze bardziej zielono.
właściwie jak się jedzie nawet na tej trasie Eureka Reading, to też tam w sumie jest, no jest zielono. Tam straszne ograniczenia są na tej trasie. Nawet 25 mil na godzinę. A i tutaj będziemy odbijać. Droga 97. O, jest 30. No, ten zjazd też siłą rzeczy musiał być nowy. Jest znak stopu. Obawiam się, że może by sobie zrobić jakieś fajne zdjęcie. Zobaczymy. Póki jest jasno, bo już jest po południu. Historyczne miasto Drwali. Może tu jeszcze podjadę? No tu nie byliśmy. To jest taka miejscowość dodana, która nie jest na mapie. Może coś tutaj jeszcze fajnego? Możemy sobie zatrzymać się tutaj jeszcze. I też sobie zrobić jakieś fajną fotę. Coś tam wykorzystam, bo jeszcze tutaj coś spotkam ciekawego. Jakaś ciężarówka stoi na poboczu. Stacja paliw. Może faktycznie zatankuję. Przejechałem, jakby nie patrzeć. Tu wyjeżdżamy. No tu niestety droga jest zablokowana. Niestety nie pojedziemy sobie tam. I wracamy na trasę. Jeszcze nie jest nowy stan, ale to już jest droga do tego stanu, więc jak sobie zobaczycie obramówkę, to jesteśmy jeszcze w Kalifornii, ale już to zmodyfikowane jest. Tak samo tutaj, Eureka się tu kończyła, natomiast ta droga została już dołożona. Pojawił taki samochodzik, który jeździ. Wydaje mi się, że wcześniej ja go nie widziałem, przynajmniej nie trafił się, nie zauważyłem. Takie ni to quad, ni to nie wiadomo co to za, o, coś takiego, taki połączenie quada z wózkiem widłowym i wózkiem golfowym. Proszę, jest totem indiański. Możemy sobie też zrobić zdjęcie. No ale tutaj niestety słabo to chyba wyjdzie. Już bez ciężarówki. Tak jako pamiątka dla mnie. No bo jakbym mógł... Niestety jest to ograniczenie na pewno.
kamery. No nie, można trochę więcej wyciągnąć, ale niewiele. Dobra, nie będę się już w to bawił. To jako ciekawostka. Jedziemy. Bo czas nas goni, 7:40. Myślę, że jak dojedziemy, będzie już ciemno. Niewiele zobaczymy. Ale do 9 jeszcze powinno być jasno. No, mam ograniczenie do 40. Ale już widać krajobrazy typowo zielone. To jakieś tory. Odległość nie jest duża. Stan chyba też nie jest jakiś mocno wielki, więc powinno się jeździć przyjemnie. Ale mam wrażenie, że jedziemy pod górkę, bo jakoś tak wolno przyspiesza. Wiedziałem, co wiozę, a wiozę... A właśnie, to nie tak. Wiozę puste palety, a więc standard. A wcześniej sobie jeździłem, to wiozłem ubranie jakieś. Będzie jakieś skrzyżowanie, ale też nie możemy skręcić. Rozglądam, czy coś ciekawego jest na drodze, bo to mnie głównie interesuje. Piękny zachód słońca po naszej lewej stronie. Mamy 70, a ciekawe co mi pokaże. No niestety 55. To jakby te obszary się tak powiększyły. Bardziej wygląda mi to teraz na Europę i Stany. Czyli po prawej też przebiega jakaś droga, która jest ciekawa. Co to za droga? No, która jest niedostępna. No i wjeżdżamy, słuchajcie, wjeżdżamy w stan Oregon. Zrobiłbym zdjęcie, ale już się robiło ciemno, więc tutaj ogólnie zdjęcie wyszłoby dość słabo. Chyba w tym stanie dużo będzie torów i pociągów. Mam wrażenie. Niebieskie kolory, jakieś oznaczenia. Aha, jedzenie morskie. Owoce morza. Albo taka nazwa. I słuchajcie, w Oregonie możemy jechać 60 na godzinę. Trochę lepiej niż w Kalifornii, trochę gorzej niż w innych stanach.
A chyba, że się znajdą jeszcze lepsze odcinki jakieś. Zobaczymy. No i odkryliśmy miasto. Pierwsze miasto Oregonu. Musimy trochę pokręcić, widzę. Zjechać z tej trasy. Robić takie małe kółeczko i dojedziemy. Wyjątkowo pusto tu jest, nic się nie dzieje. Mało pojazdów. A to pewnie kwestia czasu. Dobra, możemy tu skręcić. Jest czerwone, ale... W prawo można jechać, po zatrzymaniu się. Buduję jakąś stację, ale jeszcze nie jest otwarta. No tu mamy 65, proszę bardzo. Czyli można i 65 jechać po Oregonie. Motel, ale pusty parking, nie można się zatrzymywać. Tu się coś porobiło. Jakieś złomowisko. Jakaś firma, ale nie mam pojęcia, co oni tu robią. Wygląda na jakieś złomowisko. Prawie na miejscu. No w tym stanie będę musiał poszukać jakiegoś garażu i kupić garaż, żeby szybko się teleportować do tego stanu, jak w razie będzie jakaś aktualizacja. Wszystko jest możliwe. To jest nowy DLC. Dobra. Wjeżdżamy. Hardwood, serce drewno. Z miłości do drewna. Do drzewa. Dobra, mamy taką opcję. No i super. Jesteśmy na miejscu. Są pieniądze. Okay. Są aktualne oferty pracy, ja na razie ich nie biorę. Okej, okay. To byłoby na tyle w tym odcinku. Myślę, że w kolejnych będziemy zdobywać kolejne miejscowości. Przejdziemy może do Lakeview. Albo gdzieś na północ. Zobaczymy. To tyle. Do następnego odcinka. Cześć!